Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maraton Ósmoklasisty z Matematyki 2023. Do waszego egzaminu zostało już 12 dni. Mówię o egzaminie z matematyki oczywiście. Dzisiaj mam dla was zadanie, tym razem z geometrii. Myślę, że znowu troszkę trudniejsze niż to poprzednie. Także zapraszam. A po co mi ta matma? Oczywiście, jeśli zdajesz egzamin ósmoklasisty w tym roku, napisz hashtag w komentarzu Maraton 2023E8. Zarówno ja, jak i algorytm będziemy wdzięczni. I zapraszam na Discord. Na rysunku przedstawiono plany trzech działek. Pole powierzchni każdej z nich jest takie samo. Oblicz sumę obwodów tych trzech działek. Takie zadanie, oczywiście zatrzymajcie materiał, spróbujcie sami zrobić i zaraz sprawdźcie, czy dobrze zrobiliście. No dobrze, czyli wiemy tak. Wiemy, że pole powierzchni tego jest takie samo. Okej. A mamy policzyć obwody, no sumy obwodów, czyli w sumie obwody wszystkich tych trzech figur. Zastanówmy się, czy my jesteśmy w stanie któreś z tych pól policzyć na samym początku. Tutaj widać, że jest prostokąt, ale jest jeden bok, więc średnio. Tutaj widać, że co? No są dwa boki A, dwa boki 75, więc oczywiście tutaj powinien być kąt prosty, coś tam w zadaniu pogubili. No to tutaj widać, że no to jest równoległobok, czyli te boki są takie same i te boki też są takie same, no ale nadal, no co, no równoległobok jak się liczy? No bok razy wysokość prostopadła do tego boku, więc średnio nie mamy boku A. Natomiast tu mamy trapez i to jest trapez prostokątny. No i tak się składa, że w sumie wzór na pole trapezu, napiszmy sobie PT, może napiszmy sobie, że pole, to będzie nasza trzecia figura, o. Pole naszej trzeciej figury to jest pole trapezu, a wzór na pole trapezu to jest A plus B razy H podzielić na 2. Jeżeli potrzebujecie powtórki z czworokątów, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Linki również są w opisie. Może się jeszcze przyda, jeszcze trochę czasu. No dobrze, no to wstawiamy do tego pola, co wiemy. Czyli tak, nasze A to jest... A i B to są podstawy trapezu, czyli za A wstawiamy 90. Zauważcie, że wszędzie są metry, więc sobie już odpuścimy te jednostki, żeby tego nie pisać w kółko. 90 dodać, B to będzie 45, czyli dodać 45 i ponieważ tu jest kąt prosty, to wiemy, że wysokością jest tak naprawdę jedno z ramion tego trapezu, czyli ta 60, czyli razy 60 podzielić na 2. No dobra, skracamy co się da, na pewno da się to skrócić, tu będzie 1, tu będzie 30. No dobrze, to chyba tyle, 90 dodać 45 to będzie 135 razy 30, o. No dobra, trzeba by to policzyć. Gdzieś tu z boczku 135 razy 30. Zrobimy taki myk, że 0 zapiszemy sobie z boku i później dorzucimy sobie 0 do wyniku. 3 razy 5. Tak, tu jest mnożenie. 3 razy 5, 15. Cyk, 3 razy 3, 9. Dodać 1 to będzie 10. Jedynka tutaj. 3 razy 1, 3 plus 1, 4. I to 0 zrzucamy tutaj. Czyli to pole numer 3 to wynosi 4050 i to już będzie w metrach kwadratowych. Możemy sobie tą jednostkę na koniec dopisać. I my teraz wiemy w tym zadaniu, że pole powierzchni każdej z nich jest takie samo. Okej. Czyli zauważcie, że dzięki temu wiemy na przykład, że ten nasz równoległobok, który jest tutaj, czyli nasze P2, również musi być równe 4050. Tak? Oczywiście tych metrów kwadratowych. Natomiast wzór na P2, czyli na równoległobok, to jest A razy H. Oczywiście inny A i H niż w tym trapezie, tak? Już skupiamy się tutaj. O to nam tu chodzi. Czyli naszym A nie wiemy, natomiast wysokość to jest 45. Czyli my wiemy, że to będzie A razy 45. No i ponieważ wiemy, że to pole jest równe tyle, więc możemy napisać sobie coś takiego, że nasze 4050 to jest A razy 45. No i chcemy policzyć A, no to trzeba to sobie podzielić przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez 45. To co, pisemnie czy skracamy? Polecam poskracać. Spróbujemy sobie poskracać, czyli jak zamienię lewą z prawą, dostaniemy, że moje A to jest 4050 podzielone przez 45. No i teraz na ile można to skrócić? No na pewno na 5, bo tu jest 0, tu jest 5. Jeżeli potrzebujecie materiału na temat cech podzielności przez różne liczby, to również tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. No dobrze, to na 5 to tu będzie 9. No i teraz na 5 to jest inaczej podzielić na 10 i pomnożyć przez 2. Czyli na 10 to 0 byśmy tutaj się pozbyli zera. No i razy 2, 405 razy 2 to będzie 810. O, taki trik też polecam.
no to dalej można poskracać. To możemy jeszcze poskracać dziewiątkę z 810 na 9. Tu będzie 1, 81 na 9 to by było 9, ale 0 zostało, więc to będzie 90. Czyli ogólnie nasze A jest równe 90. Cyk, metrów oczywiście. O, czyli tu już wiemy, że jest 90. No dobrze, tu już obwód tego policzymy, tak? Bo mamy to, mamy to, mamy to, no i to jest takie samo, nie? Czyli to również jest równe 90 metrów. No dobra, no i teraz zrobimy sobie podobnie z tym prostokątem. No bo jakbyśmy tu sobie wprowadzili, że tu jest jakiś x, żeby już się tutaj to nam nie powtarzało, a żeby to się aż 3 razy nie powtarzało, no to wiemy, że pole tego prostokąta również jest tyle samo równe, co pozostałych, bo przecież powiedzieli, że każda figura ma to samo pole, czyli P3 jest równe równie 4050. Natomiast z drugiej strony wiemy, że prostokąt liczymy ze wzoru, że to jest A razy B, tak? No A razy B, czyli u nas to tak naprawdę będzie X razy 45. Okej, okay. Oczywiście tu metry kwadratowe mogę wrzucić, a tu metry niech będzie. No i wiemy, że to jest to samo pole, czyli wiemy, że nasze, no już drugą stronę może, że X razy 45 już bez jednostki musi dać nam 4050. A, no to zobaczcie, że to jest w sumie to samo, bo tu był A razy 45, a to u nas jest x razy 45, no to ogólnie wychodzi, że x jest równy też 90, tak? Metrów, no bo to dokładnie to samo działanie, nie trzeba przecież robić tego samego, no tutaj by było dokładnie to samo do zrobienia. No to tu jest 90 i tu też jest 90, no to co, mamy wszystko? No nie mamy jeszcze wszystkiego, bo mamy obwody policzyć, tak? No i oczywiście mi tu chodziło, że to jest P1, no to wiecie, w tej kolejności czym, to ma być P1 oczywiście, tak? Na zielono. No to możemy policzyć obwód pierwszej figury, tak? No to będzie 2 razy 90, dodać 2 razy 45, czyli tu będzie 180, dodać 90, czyli ogólnie to będzie 270 metrów. Dobrze, możemy policzyć również obwód, zauważcie, tej naszej drugiej figury, czyli obwód figury numer 2, no to tu mamy 90 razy 2, czyli 2 razy 90, dodać 2 razy, no ten bok ma 75, razy 75, czyli również 180, dodać, no 2 razy 75 to 150, czyli tu będzie 150, czyli to w sumie nam da, no tu będzie 330, czyli tu mamy 330 metrów. Dobra, no i został jeszcze ten nasz trapez. I w tym trapezie jest problem, bo ten bok mamy, ale tego nie mamy, więc tego trzeba doliczyć. Więc ten jak doliczyć? No możemy sobie tutaj wrzucić, że to jest na przykład jakieś C. I teraz zauważcie taką rzecz. Jeżeli byśmy sobie tu poprowadzili też wysokość w tym miejscu, czyli pod kątem prostym, no to tu też jest 60. Ponieważ wiemy, że tu jest 45, to tu również jest odtąd dotąd 45, a jeżeli tu jest 45, to ten kawałek tu na dole, no to będzie całość, czyli 90 minus 45, czyli również 45 wychodzi. O, no i tutaj możemy zapisać twierdzenie Pitagorasa na ten trójkąt, bo on jest prostokątny. O, jeżeli jesteście ciekawi, skąd się wzięło twierdzenie Pitagorasa, to tu trzymajcie link do materiału z serii A dlaczego? Dla ciekawskich może się przyda. No dobrze, to Pitagoras, tak? Pitagoras, czyli co byśmy tu zapisali? Czyli zapisalibyśmy, że 60 do kwadratu dodać 45 do kwadratu musi dać nam C kwadrat. No dobrze, czyli 3600... dodać. No i 45 do kwadratu trzeba pomnożyć. Cyk, cyk, cyk. No to 5 razy 5, 25. Tu dwójka w pamięci. 5 razy 4, 20 plus 2. To będzie 22. 4 razy 5 to będzie 20. I 4 razy 4, 16 plus 2 to będzie 18. Dodajemy 5, 2, już będzie 0 i 2. Czyli tu będzie 2025. O, i to ma być C kwadrat. No to to trzeba dodać do siebie, to będzie co? To będzie chyba, jak tak patrzę, 5625. I to ma być równe C kwadrat. No i teraz co? No można by to na przykład tak rozbić na czynniki pierwsze, bo no nie znamy pierwiastka. Musimy policzyć pierwiastek z 5625. Dajcie znać w komentarzu, czy byście sobie jakoś poradzili. Natomiast ja bym tutaj to spróbował tak zrobić na logikę. No bo na przykład zauważcie, po pierwsze, wiemy, że na końcu jest piątka. Żeby dostać na końcu piątkę, to jedyna liczba, która da nam piątkę na końcu podniesioną do kwadratu, to też liczba z piątką na końcu, czyli na pewno jest piątka na końcu w tej liczbie. Okej. Okay. No i teraz zauważcie tak. No to będzie raczej dwucyfrowe. No to 70 na przykład do kwadratu wiemy, że to jest no 49 i 2 zera dopisać. To by było tyle. No to za mało. 80 do kwadratu, no to będzie 64 i 2 zera trzeba dopisać. No to będzie za dużo. I to będzie pomiędzy 70 i 80 i ma mieć piątkę na końcu. No to dedukcja mi podpowiada, że to powinno być 75. Sprawdźmy. Trzeba by zrobić sprawdzenie, czyli zobaczmy, czy 75 razy 75
5 da nam to, o co nam chodzi. 5 razy 5, 25, tu dwójeczka. 5 razy 7, 35 plus 2, 37. 7 razy 5, ok, znowu 35 i tu trójeczka. I 7 razy 7, 49 plus 3, 52. I dodajemy to sobie w słupku. Tu 5, tu będzie 12, tu będzie 6, tu będzie 5. I co? 5, 6, 2, 5, 5, 6, 2, 5. Zgadza się. Super. Dajcie znać w komentarzu, jak wy sobie z tym poradziliście. No dobrze, to wiemy, że tutaj jest ok, 75. No to został ten obwód do policzenia. Myślę, że już tutaj jakoś na szybciorze, bo chyba długie zadanie wyszło. Czyli nasz obwód figury numer 3 to będzie tak. 45 to na górze plus 60 tam na lewo. Na dole mamy 90, a tu mamy 75. No dobrze, jakoś sprytnie, to z tym to będzie 110, 120. No dobrze, 120, tu mamy już 210, to chyba 270 mi wychodzi również. Cyk. No to ogólnie te nasze obwody trzeba teraz dodać, czyli 270 dodać 330, dodać 270, tak, bo pytanie było oblicz sumę obwodów. No to to będzie tak, tu będzie ładnie 500 plus 100, czyli 600, czyli 870 metrów. Czyli odpowiedź do zadania, suma obwodów działek wynosi 870 metrów. Takie zadanie, trochę trudniejsze, co? Dajcie znać, czy sobie poradziliście. I dajcie znać, czy taki poziom trudności by wam bardziej pasował. Myślę, że lepiej porobić sobie trudniejsze zadania, bo wtedy na egzaminie, jak będą prostsze, to w ogóle będą dla was banalne po takim maratonie. Także napiszcie w komentarzu. No i oczywiście, jeżeli dotarliście do końca, napiszcie może hashtag w komentarzu E8 na 100%. Będzie rozróżnienie, kto dotarł do końca, a kto nie. Pamiętajcie, że maraton codziennie o 20:00, także jutro również was zapraszam. A, jeżeli byście chcieli podsyłać jakieś zadania jeszcze do tego maratonu, bo jeszcze wszystkiego na pewno nie nagrałem w tym momencie, to zapraszam naprawdę na Discord. Tam jest temat właśnie zadania na maraton ósmoklasisty z matematyki. Jeżeli macie jakieś fajne zadania, tylko takie, co obowiązują w tym roku z grubsza przynajmniej, nie? To śmiało wpadajcie i podsyłajcie swoje propozycje. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma? A tu trzymajcie wszystkie własności i wzory, jakie was obowiązują na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Może się przydać.